Witam Was, ja jestem Aron Slater, a to jest kolejny odcinek z vloga, w którym dzisiaj sobie opowiemy o tym, że jest maraton horrorów w sieci Multikino. Jest dzisiaj aktualnie, dzisiaj jest 30 lipca 2021 roku i w ten dzień w sieciach Multikino odbywa się maraton horrorów. Jak widzicie po miniaturce, są takie filmy jak Saint Maud, Aż do Śmierci, Klątwa Młodości oraz Nocne Czuwanie. Trzech z tych filmów nie znam absolutnie. Nawet reklamy nie oglądałem, ale po opisie na filmwebie, do którego oczywiście zapraszam, na mojego filmweba oczywiście, jest dosyć... Niektóre z nich są dosyć ciekawe. Ciekawe po opisie, ale jeden z tych filmów niestety obejrzałem. Jest nim Saint Maud. Co myślę o Saint Maud? Saint Maud jest... Jeśli nie widzieliście mojego filmweba, to jest dosyć zły film. I na tym filmie sobie chyba pośpię, ponieważ nienawidzę tego filmu, nie podoba mi się, kompletnie nie polecam tego filmu. Jest okropny i nie rozumiem, dlaczego ludzie go oceniają jako coś nowego wśród horrorów. To nie to, że tak, to jest coś nowego wśród horrorów, ale idziemy w złym kierunku. Jeśli lubicie horrory, w których nie ma nic podstaw horroru, czyli nie wiem, krew, mordowanie i jakaś straszna muzyka, straszne momenty, trzymanie w napięciu, nie. Jeśli jesteście fanatykami chrześcijaństwa, to jest film dla was. I tylko dlatego. A ja nie jestem, więc dla mnie ten film był okropny, nudny i chcę o nim zapomnieć, a niestety idę na maraton, w którym on leci. A oglądałem go już na poprzednim maratonie, więc dosyć... Niestety nic na to nie poradzę. Oczywiście postaram się nagrać kilka scenek, jak wchodzę do kina, jak nagrywam salę kinową i takie tam. Oczywiście nie tym sprzętem, ponieważ ten sprzęt tak trochę mnie nie wpuszczą z nim. Jest to dosyć spory sprzęt do nagrywania i mogę go bez problemu w jednej ręce nieść, ale chodzi bardziej o to, że na sali kinowej nie wolno wnosić takich rzeczy, a tym bardziej nagrywać. I to jest... Nie ma zamiaru nagrywać filmu, ani cokolwiek w ogóle pokazywać wam ekranu filmowego. No chyba, że wejdziecie na mojego Instagrama, który oczywiście jest w opisie. I na Instagramie możecie zobaczyć zdjęcie z sali kinowej, jak to mniej więcej wyglądało. Oraz oczywiście będę z tą moją komórką szedł do kina i na tej komórce wam nagram jakieś różne momenty, jak wchodzę, jak idziemy, korytarz i takie rzeczy i po prostu to zlepię w tym materiale. Seans zaczyna się o 22, tak? Dobrze pamiętam? Jeśli się okaże, że się spóźnię, nie? No ja tu nie ma... o 22. Seans zaczyna się o 22:00 i trwa aż prawdopodobnie, jak zwykle na to maratonach, do 6 rano, więc jak wrócę do domu, od razu nagram, tak jak teraz tutaj jestem, czyli tylko, że o 6 rano, od razu po sensie, opowiem wam o wszystkich 4 filmach, albo pominę Saint Maud, nie wiem. Zobaczymy, jak będę się czuł i może okaże się, że jakiś z tych produkcji będzie gorszy od Saint Maud, więc nie wiadomo, nie wiem, na co się spodziewać, nie oglądałem reklam, nic sobie nie spoilerowałem, wiem tylko, że to wszystko jest z kategorii horror i to mi wystarczy, ponieważ mam w swoim życiu 3 filmy, których po prostu nienawidzę z kategorii horror i nienawidzę po prostu ich oglądać. Pierwszym jest oczywiście Saint Maud, który niestety dzisiaj będę zmuszony oglądać. Nie wiem w jakiej kolejności, ale jestem zmuszony. Drugim filmem jest oczywiście Herdway Jigs. Jest to bardzo zły film i pamiętam, jak mi jakieś 10-latkowie gnoili za to, że nie rozumiesz, to nie jest horror, tylko to jest dramat rodzinny. Tak, ale jest z kategorii horror, więc sam się zadałeś. Ja, jeśli oglądam jakiś film, to go oceniam pod kątem kategorii. Nie pod kątem tego, że o, jaki fajny, dramatyczny film, ale jest z kategorii komedia. Oceniam go pod kątem komedii. A tutaj w dziedzictwo oceniam pod kątem horroru, ale nie pod kątem jakiegoś dramatu rodzinnego, czy tam jak Saint Maud, dramatu psychologiczno-religijnego. Też innym filmem jest Midsommar. Cholernie nudny film, nic się nim nie działo. Kiedy bym w połowie filmu zastanawiałem się, kiedy w końcu się rozwinie, a kiedy się skończył, to byłem załamany, że się w ogóle nad nie rozwinął. Nie wiem, czy ma kategorię horror, jest cholernie nudny, a ludzie go chwalą i inspirują się, robiąc swoje filmy na podstawie Midsommar, czego też nie rozumiem. Oglądałem film, jak to się nazywa? Typowy horror? Okej, coś mi bateria padła. Oczywiście, teraz się skończyłem? Że typowy polski, typowy film horror, jakoś tak to się nazywało. I ten film był okropny, w sensie nie był aż taki zły jak Midsommar, ale się nim w dużej mierze inspirował, co było złe. Tak nie wolno robić, zapomnijcie, nie róbcie tak nigdy, nie polecam, nie. Mam nadzieję, że po maratonie opowiem wam ze miarę szczegółami, jak mi się seans podobał i w ogóle jak to wyglądało na sali kinowej, ponieważ na sali kinowej w maratonach jest inaczej niż oglądanie pojedynczych filmów w sali kinowej. Na maratonach ludzie się inaczej zachowują, mają po prostu od razu taki bieg, że to nie ma być straszne, tylko ma być zabawnie. I są też czasami ludzie, którzy przeszkadzają i są wywalani z sali, co też może być zabawne, nie? Ale dobra, to by było na tyle i teraz będę wam pokazywał scenki, jak idziemy i tak dalej, i robimy różne rzeczy po prostu nagrywane tym telefonem, który ma program do nagrywania w 4K, ale nie będzie tak ładne jak to, co teraz widzicie, więc no niestety, ale no cóż, mam nadzieję, że nie zapomnijcie o łapce w górze, komentarzu i subskrypcji z dzwoneczkiem oraz nabiciu mojego Instagrama, gdzie możecie zobaczyć zdjęcia nie tylko z sali kinowej, ale też z różnych innych miejsc, które też będę starał się vlogować. To by było na tyle, jak na razie. Widzimy się po seansie. nie siadło. Witam Was, mam nadzieję, że podobały Wam się te materiały, zlepki materiałów zrobionych telefonem. Na dowód, że byłki nie mam to. Czekajcie, o, tak będzie lepiej, wiadomo. Trochę oświetlenie się zmieniło, ponieważ jest też trochę ciemniej na dworze. Tak, no i co mogę powiedzieć? Widzieliście po materiałach, jak wchodziłem do kina i w ogóle. Przy wejściu była ochrona. I co się z tym równa? Ochrona sprawdzała torebki i inne takie rzeczy. Oczywiście mnie nie, bo ja nie mam torebki, wiadomo. Ale sprawdzano różne rzeczy, typu wiadomo, czy ktoś nosi alkohol, czy nie. Jakieś inne jakieś napoje, cipsy spoza kina, to nie było problemu. Dostaliśmy odznaczenie, nie wiem, czy będzie widać na nagraniu. Multikino. Więc tutaj sobie na bieżąco oceniałem materiały, jakie były, czy filmy. Na bieżąco oceniam aktorów, muzykę, reżyserów i wszystko, co się dało. Więc zaczynamy od pierwszego filmu, jaki był w kinach na maratonie horrorów, czyli Klątwa Młodości. Pierwszą rzeczą, która mi się rzuciła w oczy, to to, że aktorka, główna aktorka, jak się dzieje tam w XVII wieku, czarownice, palimy czarownice i te klimaty. I plaka. Okej. To, że główna aktorka miała taki makijaż, co kompletnie nie pasowało do tamtych czasów. Poza tym film był nawet ciekawy. Nie był zbytnio horrorem, ale był na faktach, co dużo zaplusowało. Mniej więcej był na faktach. Tam były jakieś w ogóle dziwne motywy, szatany i te sprawy. Okej, szatany. Ale to i tak rozgłębi się jakoś dokładniej na mojej recenzji, nie? Więc tak tylko powiem, że był ciekawy, ale do horroru bym go nie zaliczał. Drugi film, jaki był, to Aż do Śmierci. I ten film mi się najbardziej podobał w tym maratonie. Najbardziej mi się podobał ze względu na to, że miał trochę elementów horroru, choć jako jedyny z tych wszystkich nie miał podpisanych na filmwebie jako gatunek horror, tylko jako thriller. Był ciekawy, trzymał w napięciu. Naprawdę ten film mogę polecić. Jest naprawdę ciekawy. Ma elementy horroru, ma też trochę elementów komediowych, ale tak malutko, ale da się trochę pośmiać. I naprawdę mi osobiście się najbardziej podobał na tym maratonie, więc ten film mogę polecić. Trzecim filmem jest to jakiś fenomen, bo to było Nocne Czuwanie i to był film, który był ciekawy, ale miał tak niskie ISO. Jeśli ktoś nie wie, co to jest ISO, to jest po prostu, jakbym teraz zmniejszył ISO, to bym był ciemniejszy po prostu i to światło by tak mało padało na mnie i w ogóle. Na tym polega ISO. I ten film miał tak niskie ISO, był ten film tak ciemny, że ja nie widziałem nic, tylko tutaj tak leciutko twarz oświetloną przez wszystkie lampy w pomieszczeniu. Było tak ciemno, te lampy po prostu one były, że jest lampa i tylko tutaj światło dookoła lampy, ale nie rozpraszała się nic ani trochę. Po całym tym nic, zero, nul. Było ciemno, nie widziałem demona, przeciwnika czy cokolwiek, nic nie widziałem, było ciemno. Ledwo co widziałem głównego bohatera, w całej okazałości to był cud, żeby go zobaczyć w jakichkolwiek scenach. Czy był to horror? Trochę. Nawet trochę. Miał elementy straszne, jako jedyny z tych wszystkich miał dużo elementów strasznych. Muzyka tutaj siadła i w ogóle tutaj wszystko było super. Ale ten motyw żydowski to taki na siłę, ponieważ może tam wklecić dowolną religię i wyjdzie na to samo. To, że to jest Żyd, to nie wychodzi w ogóle jakoś tutaj, nie wiem, jako coś wyjątkowego w tym wypadku. Po prostu to jest to samo, co było. Po prostu można tam postawić dosłownie kogokolwiek innego. Naprawdę, kogokolwiek. Wychodzi na to samo. Nie wiem czemu takie coś, ale no dobra, poszło. Film był fajny był. Był straszny trochę, ale miał parę naprawdę super motywów. Na przykład taki jak z nagraniem. Kto oglądał, ten wie. Więc zachęcam, też zachęcam do obejrzenia tego filmu, więc w sumie w ciągu tego maratonu zachęciłem Cię już do 2 filmów z 3, których wymieniłem. No jeśli ktoś lubi jakieś historyczne rzeczy, to ten pierwszy też sobie polecam, ale tylko pod kątem takim historycznym niż horrorowym. I ostatni film, jak już słyszeliście na początku odcinka, Saint Maud, jest to badziewie, nie warte oglądania, mi się osobiście nie podobało i tylko fan religijny mógłby się dobrze bawić przy tym, a ja takim fanem nie jestem. I nasz całe szczęście, ja się cieszę, że na maratonie ten film był dosłownie ostatni, był po prostu puszczany jako ostatni, więc po prostu na nim nie zostałem, tylko wróciłem szybciej do domu. Bo tak to jeszcze aktualnie bym jeszcze siedział na tym maratonie, na tym ostatnim filmie się męczył. Mało tego, ten film był na poprzednim maratonie, jaki istniał. I ciekawostka jest taka, że wielu ludzi widziało już ten film, wiadomo, bo ten film nie jest nowy, on tam jest sprzed roku. I zauważyłem, że kiedy już wszyscy mieli tą świadomość, że to jest ostatni film i to jeszcze ten film, czyli Silent Mouth, 90, dosłownie nie żartuję, 90% sali sobie wstało i poszło do domu. Nie do łazienki, nie po jedzenie, wsiadli w samochód i bye bye. Nie było ich już w ogóle. Były pustki na parkingu, zostały tylko pojedyncze samochody. O, zapomniałem zamknąć okna. Ale dobra. Po prostu były samochody. Pojechali sobie. Tyle. Wiedzieli, że będzie Silent Mouth, więc uznali, nie, ten film jest zły. Ci, którzy go nie widzieli, to zostali, a ci, co zostali, to było chyba 10 osób max na całą salę. To było ciekawe przeżycie. Maraton ogólnie mi się podobał, ale mam wrażenie, że kiedyś te maratony były lepsze i tu nie ma nic wspólnego COVID czy coś, tylko po prostu horrory były lepsze. Teraz nagrywam jakieś takie horrory, żeby nie były horrorami, tylko były czymś nowym, czego nikt nie chce i nikt o to nie prosi. Każdy chce zobaczyć horror na maratonie horrorów, a nie, że na maratonie horrorów oglądamy nie wiem, coś związane z katolizmem i nie wiem, coś, co nie ma krwi, przemocy, ani strachu, ani muzyki strasznej, nic. I nie wiem po co to robicie. Zróbcie nową kategorię dla takich rzeczy, jak już próbujecie. Nie podciągajcie tego pod horror. Mówię tutaj do twórców Saint Maud, Midsommar i Herdway Jigs. Chyba to było na tyle moim zdaniem, bo już więcej nie mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że ten blog wam się podobał. Nie zapomnijcie o łapce w górze, komentarzu, subskrypcji z dzwoneczkiem. Oczywiście w komentarzu napiszcie, jeśli wytrzymaliście do końca tego dziwnego, chaotycznego vloga, to zostawcie, nie wiem, hashtag kotlecik, albo hashtag maraton. O, hashtag maraton. I zostawcie hashtag maraton, żebyście mi udowodnili, że przetrwaliście do końca tego odcinka. Ja się z wami żegnam. Do następnego.